Zainteresowało mnie ostatnio coś, co powszechnie określa się jako trigger warning. Określenie to pojawia się coraz częściej nie tylko wśród osób o lewicowym światopoglądzie i na amerykańskich uczelniach, na których coraz częściej wykładowcy proszeni są o to, by takie ostrzeżenie umieszczać przed rozpoczęciem swoich zajęć, ale wykroczyło już ono poza ramy tych konkretnych sytuacji, by ze swobodą zadomowić się w szerszym kontekście naszej kultury i życia społecznego. Ale czym w zasadzie jest trigger warning? Najprostszą i najbardziej powszechną definicją jest ta mówiąca, że trigger warning, skrót TW, to ostrzeżenie, na przykład na początku artykułu czy filmu, ale coraz częściej też pod postami w mediach społecznościowych, że dany materiał może zawierać niepokojące treści. A historia tego sformułowania sięga aż lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to po raz pierwszy zaczęto go używać na feministycznych forach internetowych, by ostrzegać inne czytelniczki o często bardzo graficznych opisach gwałtów w niektórych postach, które to opisy mogły wywoływać ataki paniki czy inne objawy zespołu stresu pourazowego u ofiar przemocy seksualnej. Bardzo szybko termin ten został zaadaptowany na potrzeby innych dyskusji i trudnych tematów, jednakże podstawowa zasada pozostawała ta sama. Trigger warning miał za zadanie chronić osoby, czy działać w interesie osób w jakiś sposób cierpiących, czy to ze względu na jakieś przemocowe doświadczenia, czy z innej strony na przykład choroby, schorzenia czy zaburzenia. I przede wszystkim miało to na celu uniknięcie sytuacji, w której swoim działaniem wywołamy u innej osoby silną, negatywną reakcję emocjonalną. A o samym temacie i możliwościach zastosowania TW przypomniałem sobie kilka dni temu, gdy natknąłem się na wymianę komentarzy między aktywistką Mają Staśko a influencerką Wiktorią Jaroniewską, w sytuacji, w której ta druga dzieliła się swoimi poradami na temat tego, jak nie przytyć na urlopie czy w okresie wakacyjnym. Maja Staśko stwierdziła, że taki post może być triggerujący dla osób, które mierzą się z zaburzeniami odżywiania i powinien być poprzedzony omawianym dzisiaj terminem trigger warning. I przynajmniej w mojej głowie pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, zastanawiam się, czy jeśli byśmy ustalili, że używanie takich ostrzeżeń jest pożyteczne, to gdzie powinniśmy postawić granice tego, kiedy ich używać? No bo jeśli się dobrze nad tym zastanowić, to niemal każdy temat jest w stanie w kimś wywołać negatywne emocje. I nie mówię tutaj wyłącznie o tym, że ktoś może poczuć się niekomfortowo lub komuś może się coś nie podobać, ale że wiele wydawałoby się błahych tematów to potencjalne wyzwalacze traumy. Przygotowując to nagranie, czytałem historię osób, które mają ataki paniki, słysząc wodę lecącą pod prysznicem. Doświadczają ogromnego przerażenia, słysząc jadącą furgonetkę z lodami, nie mogąc przebywać w pokoju, gdy w telewizji leci film Mary Poppins. To są dla tych osób realne triggery zespołu stresu pourazowego. Podejrzewam jednak, że nikomu nie przyszłoby do głowy, by umieszczać ostrzeżenie o tym, że w materiale mogą pojawić się niepokojące treści w sytuacji, w której w filmie byłby prysznic albo ktoś jadłby lody. Być może jednak w tym przypadku chodzi o liczbę. Z pewnością więcej jest osób, które zmagają się z zaburzeniami odżywiania, niż jest tych, które panicznie boją się gwizdania. I na pewno więcej jest osób, dla których opis molestowania będzie ciężkim przeżyciem, niż osób, dla których zapach truskawek będzie ciężkim przeżyciem. Więc uznajmy, że tę kwestię dałoby się w miarę zracjonalizować i postawić granice tak, by pomóc jak największej grupie ludzi. Jednocześnie nie tworząc absurdalnych sytuacji, w których o niczym w zasadzie nie można powiedzieć bez wcześniejszych ostrzeżeń. I w tym momencie pojawia się pytanie numer dwa, od którego w zasadzie można by zacząć. Czy ostrzeżenia typu trigger warning w ogóle działają? Wielu osobom, w tym mnie jakiś czas temu, wydaje się, że oczywistą odpowiedzią jest tak. Może to być dla niektórych intuicyjne, że ktoś przeżył jakąś traumę albo zmaga się z trudnościami i nie chce, by mu o tym przypominać lub wywoływać trudne emocje. A my w tej sytuacji mówimy: okej, w takim razie
Od początku zaznaczymy, że w stworzonym przez nas filmie, poście czy komentarzu mogą znaleźć się takie, a nie inne triggerujące treści. Wiele wskazuje jednak na to, że mimo najszczerszych chęci, takie ostrzeżenia nie tylko najprawdopodobniej nie działają, ale mogą potencjalnie okazać się szkodliwe. Zwraca na to uwagę chociażby badanie z Uniwersytetu Harvarda opublikowane w Clinical Psychological Science, w którym naukowcy przedstawili osobom, które przeżyły traumę, fragmenty z literatury światowej. Jedna grupa otrzymywała ostrzeżenie typu trigger warning, a druga nie. Odkryto, że ostrzeżenia w żaden sposób nie pomagały uczestnikom przygotować się do stawienia czoła potencjalnie niepokojącym treściom, nawet w sytuacji, w której czytany fragment dokładnie pasował do traumy osoby czytającej. Badanie zasugerowało także, że w niektórych przypadkach ostrzeżenie pogarszało sytuację, gdyż, na co wskazują naukowcy, zwiększają stopień, w jakim ludzie postrzegają traumę jako centralny element swojej tożsamości, co może w dłuższej perspektywie pogorszyć wpływ zespołu stresu pourazowego. Peyton Jones, prowadzący badanie, powiedział: "Byłem zaskoczony, że coś tak małego, kilka ostrzeżeń w krótkim eksperymencie, może wpłynąć na sposób, w jaki ktoś postrzega swoją traumę." I dodał: "Myślę, że w naszej kulturze nadmiernie podkreślamy, jak ważna powinna być trauma w życiu człowieka. Jednym z przykładów są właśnie te ostrzeżenia." Rok wcześniej przeprowadzono o wiele większe badanie z większą liczbą zmiennych i tworząc 6 różnych eksperymentów. Tekst opublikowano także w recenzowanym czasopiśmie naukowym Clinical Psychological Science, a uczestnicy czytali krótkie historie, oglądali filmy i reagowali na reklamy. Ponownie nie dostrzeżono żadnych różnic między osobami, które dostawały ostrzeżenia, a tymi, które ich nie dostawały. Kluczową kwestią, na którą zwracają uwagę badaczki, jest to, że pomimo, że trigger warning w teorii powinien pozwalać danej osobie lepiej się przygotować do treści, które zobaczy, to przeważnie nic takiego nie ma miejsca. A ponadto wiele osób, widząc ostrzeżenie, odczuwa dodatkowo coś, co określa się jako lęk antycypacyjny. Podobnie zresztą jak w badaniu z 2021 roku, w którym zauważono, że trigger warning może przedłużyć negatywny wpływ przypominania sobie bolesnych wspomnień. Najprawdopodobniej dlatego, że takie ostrzeżenie mówi naszym mózgom, aby spodziewały się czegoś negatywnego, co ostatecznie jeszcze bardziej pogarsza odczuwany przez nas niepokój. Ale ktoś może powiedzieć, że dodatkowym zadaniem takiego ostrzeżenia jest to, że daje możliwość zaprzestania czytania jakiegoś posta czy komentarza. Badania wskazują jednak, że i to się przeważnie nie udaje, bo takie ostrzeżenie pobudza naszą naturalną ludzką ciekawość. I tak na przykład, gdy 319 studentom dano do wyboru przeczytać fragment książki, w którym bardzo szczegółowo opisano napaść na tle seksualnym, 95% wybrało właśnie ten fragment zamiast bezpiecznej alternatywy. W przypadku osób, które spełniały kryteria diagnozy PTSD, aż 97% zignorowało ostrzeżenie i czytało dalej. Bazując na badaniach naukowych, metaanalizie z 2022 roku i szerokiej wiedzy psychologicznej, wielu specjalistów krytycznie podchodzi do używania omawianych w filmie ostrzeżeń. Zwracają oni uwagę, że trigger warning może okazać się w wielu przypadkach antyterapeutyczne, ponieważ zachęca do unikania kwestii związanych z traumą, a unikanie podtrzymuje zespół stresu pourazowego. Profesor psychologii Todd Kasdan, specjalizujący się w tematach związanych z ludzkim cierpieniem i patologicznym lękiem, opisał to w ten sposób. Unikanie wyzwalaczy związanych z traumą jest strategią radzenia sobie, która może zmniejszyć krótkoterminowy niepokój, ale na dłuższą metę uniemożliwia ludziom powrót do bogatej, znaczącej egzystencji. Dekady dowodów naukowych pokazują, że złotym standardem interwencji w przypadku zaburzeń emocjonalnych jest delikatne, stopniowe narażanie ludzi na to, czego się boją, jednocześnie modyfikując ich założenia dotyczące niebezpieczeństw na świecie i budując ich poczucie sprawczości i tolerancji na cierpienie, aby mogli realizować ważne cele bez względu na to, co czują.